Zaczniemy teraz rozmawiać o polu elektrycznym i ponieważ jesteś tutaj i oglądasz ten film, to zgaduję, że znasz już prawo Coulomba. Przypomnę Ci, mówi ono, że dwa ładunki, na przykład dwa dodatnie, odległe od siebie OR będą na siebie wzajemnie działały. Ładunek numer jeden będzie działał na ładunek numer dwa i ładunek numer dwa będzie działał na ładunek numer jeden w taki sposób, że no, wartość tej siły będzie wynosiła Dokładnie tyle, gdzie k jest współczynnikiem proporcjonalności wynoszącym 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu. A tutaj mamy ładunki q1, q2 wyrażone w kulombach i odległość r wyrażoną w metrach i ostatecznie wynik wychodzi w newtonach. Kierunek tej siły jest wyznaczony przez prostą łączącą te dwa punktowe ładunki, no a zwrot, jeśli to są ładunki jednoimienne, czyli dwa dodatnie albo dwa ujemne, no to będzie taki, że one się będą odpychać. Natomiast jeśli jeden jest dodatni, a drugi ujemny, no to będą się przyciągać. To jest tak przypomnienie prawa Coulomba. Coulomb mierzył siły działające między ładunkami w bardzo kontrolowany sposób, bardzo precyzyjnie i z jego pomiarów wynikało właśnie takie prawo. Jednak zupełnie nie było jasne, jaki jest mechanizm powstawania tej siły, ponieważ jest to takie oddziaływanie na odległość, nie ma bezpośredniego kontaktu między tymi dwoma ładunkami. Między nimi może być po, potencjalnie nawet bardzo duża odległość, no a przez setki lat ludzie przyzwyczaili się, zresztą nam też z życia codziennego taka życiowa intuicja podpowiada, że żeby zadziałać na jakiś obiekt jakąś siłą, przysunąć, poruszyć, trzeba go popchnąć, pociągnąć, samemu lub za pośrednictwem mlin, dźwigni, zwierząt pociągowych czegokolwiek, swoją drogą. To czym w obrazie mikroskopowym jest, jest takie oddziaływanie w naszym rozumieniu kontaktowe, to warto przedyskutować w oddzielnym e, nagraniu. Tym niemniej to, jak to się dzieje właśnie tak na odległość, było dla ludzi zagadką. Podobnie zresztą było w przypadku przyciągania grawitacyjnego, które ma bardzo podobną formę. To prawo sformułowane przez Newtona, prawo powszechnego ciążenia, również ma taką formę właśnie oddziaływania na odległość nieraz bardzo dużą w skalach kosmicznych, i choć z doskonałą precyzją przewiduje orbity ciał niebieskich, no to dla ówczesnych naukowców i badaczy było to takie zastanawiające, jak to jest w ogóle możliwe, żeby się odbywało takie, takie oddziaływanie na odległość, właśnie. A odpowiedź na ten problem, na tę zagadkę, dał XIX-wieczny naukowiec Michael Faraday. Miała ona doniosłe znaczenie dla rozwoju fizyki, nie tylko elektrostatyki, ale bardzo wielu dziedzin. Mianowicie Faraday powiedział tak. Co prawda, żeby na ładunek zadziałała siła, potrzebny jest drugi ładunek. Potrzebne są dwa ładunki, żeby co najmniej, żeby zaobserwować, zmierzyć w ogóle jakieś siły. Natomiast przez chwilę nie myślmy o drugim ładunku, skupmy się na tylko jednym ładunku. Weźmy jeden ładunek dodatni, nazwijmy go sobie Q1, tak jak mieliśmy tutaj. No i teraz ten ładunek, Mówimy, że wytwarza pole elektryczne, jest źródłem pole elektrycznego. Co to znaczy? To znaczy, że nadaje każdemu punktowi w przestrzeni wielkość wektorową, zwaną właśnie polem elektrycznym. Nazwijmy to sobie E1. Jest to taka określona w każdym punkcie w przestrzeni funkcja położenia, więc jeśli oznaczymy sobie, że to jest jakiś wektor, który mierzy nam położenie tego punktu w stosunku do. Do ładunku, no to możemy napisać, że to pole elektryczne jest funkcją właśnie tego położenia. No i ono nam mówi o tym, co by się stało, jaka siła by zadziałała, gdybyśmy w tym miejscu umieścili ładunek. To znaczy, mamy jeden ładunek, który modyfikuje jakoś przestrzeń wokół siebie, nadaje taką właśnie wektorową wielkość każdemu punktowi, wielkość zwaną polem elektrycznym i ta wielkość mówi nam, jaka siła by zadziałała potencjalnie na ładunek, gdybyśmy go umieścili w danym miejscu. Zobacz, umówmy się, że ten ładunek Q1 jest na stałe przygwożdżony w tym miejscu, w którym go umieściliśmy, że nawet jeśli coś zmienimy w otoczeniu będą na niego działały jakieś siły, to on pozostanie w tym miejscu, w którym został umieszczony. Jest tam umieszczony jakoś na stałe. No i jeśli wprowadzimy jakieś Jakiś drugi ładunek w to miejsce, na przykład w to, czy w to, czy w każde inne. Wówczas zadziała na niego dokładnie taka siła, która jest dana przez iloczyn tego ładunku, który sobie tu umieściliśmy i tego wektora pola elektrycznego, jakie panuje dokładnie w tym miejscu. No dobrze, taka jest definicja. No i oczywiście, akurat wokół takiego punktowego ładunku, to pole elektryczne będzie dokładnie takie, żeby. Ta siła nam odtwarzała prawo Coulomba. o tym sobie powiemy trochę więcej w kolejnych filmach, w większych szczegółach. Natomiast ponieważ siła nam wychodzi w newtonach, no to ładunek jest w kulombach, no to żeby się zgadzało, to pole elektryczne musi być wyrażone w jednostkach w newtonach na kuląb. No i można powiedzieć, że jest to po prostu wektor, który nam mówi, jaka siła by zadziałała na jednostkowy ładunek siła w przeliczeniu na jednostkowy ładunek, który byśmy umieścili w tym miejscu, ale pole elektryczne samo w sobie, ten wektor to nie jest to samo co siła. Trzeba to podkreślić. Czyli to takie pojęcie właśnie pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunki nam troszeczkę zmienia punkt widzenia, zmienia nam perspektywę, czyli nie interesują nas jakieś odległe ładunki odległe, potencjalnie bardzo odległe źródła tego kulombowskiego odpychania lub przyciągania. Nie martwi nas to, co to są za ładunki, jak daleko one są. Jedynie interesuje nas fakt, że w tym miejscu, gdzie umieściliśmy nasz ładunek, pole elektryczne, wektor pola elektrycznego jest taki, a nie inny. I to ma bezpośredni wpływ na to, jaka zadziała na ten ładunek siła i ewentualnie jak, jak on się będzie poruszał. No dobrze, ale w tym momencie możesz zacząć się zastanawiać. Powiedzieliśmy, że ładunek Q1 wokół siebie wytwarza. Pole elektryczne, jest źródłem pola elektrycznego. I kiedy umieścimy tu ładunek Q2, no to wtedy zadziała na niego siła wyznaczona właśnie przez wartość, przez wektor pola elektrycznego w tym miejscu i przez ładunek Q2. Ale czy ten ładunek Q2 umieszczony tutaj nie wytwarza też pola elektrycznego wokół siebie? Jak najbardziej. Wytwarza w szczególności w tym miejscu, gdzie znajduje się ładunek Q1. I siła działająca na ładunek Q1 będzie dana właśnie przez. Pole elektryczne E2 wytwarzane przez ładunek q2 w tym miejscu i wartość ładunku q1 to będzie siła z jaką ładunek q2 działa na ładunek q1. No i rzecz jasna ta siła, którą otrzymamy tutaj w ten sposób, również będzie zgodna z tym, co nam mówi prawo Coulomba. Tutaj nie ma żadnej nowości. W ten sposób właśnie za pośrednictwem pól elektrycznych ładunki między sobą działają. Tak, jak powiedziałam, Q1 wytwarza pole elektryczne wokół siebie i w miejscu, gdzie znajduje się ładunek Q2, siła jaka zadziała, to będzie właśnie ładunek Q2 razy to pole w tym miejscu, i vice versa, Q2 wytwarza wokół siebie pole elektryczne dane właśnie w tym miejscu przez wektor E2, i siła jaka zadziała na ładunek Q1 będzie dana właśnie przez ładunek Q1 razy. Ten wektor E2. No i teraz pytanie jest takie, czy w takim razie z tego pojęcia pole elektrycznego mamy jakąś korzyść, bo na razie to, co powiedzieliśmy do tej pory, wydaje się nie wychodzić poza prawo Coulomba. No jedną z takich bardzo istotnych korzyści, które chyba nie, nie, niedostatecznie ją podkreśliłam, więc podkreślę jeszcze raz, jest właśnie ta zmiana punktu widzenia z... Oddziaływania takiego na odległość między dwoma ładunkami na to, że dany ładunek modyfikuje własności przestrzeni w różnych miejscach i tam, gdzie nadaje właśnie w swojemu otoczeniu taką wektorową własność, jaką jest właśnie pole elektryczne. I to, co się dzieje z ładunkiem umieszczonym w takim polu elektrycznym, zależy tylko od tego, jakie jest to pole elektryczne właśnie w tym miejscu. Natomiast druga korzyść jest taka, że właśnie pojęcie pola elektrycznego w pewnym sensie automatyzuje nam liczenie sił działających na różne ładunki. Powiedzieliśmy sobie, że takie pole elektryczne jakieś definiowaliśmy, że jest to siła przypadająca na jednostkowy ładunek. Można to zapisać w ten sposób. No i teraz oznacza to, że jeśli umieścimy w tym miejscu ładunek równy jednemu kulombowi, no to zadziała na niego dokładnie, dokładnie taka siła. Tylko, że wtedy będzie to wektor o wartości wyrażonej w newtonach, a nie w newtonach na kulomb. No dobrze, ale jeśli w tym samym miejscu umieścimy na przykład ładunek o wartości dwóch kulombów, no, to wówczas zadziała na niego siła dwa razy większa, wyrażona w newtonach. Z kolei, jeśli umieścimy ładunek ujemny równy minus jednemu kulombowi, na przykład, no to wówczas zadziała na niego siła w ogóle o przeciwnym zwrocie. Normalnie rozważalibyśmy to wszystko jako, jako oddzielne przypadki, natomiast znając pole elektryczne, mamy powiedzmy. Jeśli mamy podany, to są bardzo często takie przykłady i będziemy je rozważać. Jakiś rozkład ładunku, mamy pytanie o pole elektryczne wokół tego, w różnych miejscach wokół tego układu, natomiast nie liczymy już sił działających na różne ładunki umieszczone w różnych miejscach. Po rozwiązaniu problemu, po znalezieniu pola elektrycznego, mamy za darmo siły działające na różne ładunki. Będziemy ten temat rozwijać. Poznamy wartość, kierunek i zwrot wektora pola elektrycznego od punktowych ładunków, wypadkowe pole elektryczne od większej liczby ładunków. Krok po kroku będziemy rozwiązywać przykłady, dlatego zachęcam Cię do dalszego oglądania.